Witam Was serdecznie. Jak obiecywałem, jestem w lesie. Jestem w chacie, przy chacie Wikinga i palę ognisko. Nie wiem, czym Piran. Znam się z Piranem osobiście. Bardzo, bardzo w porządku człowiek. Jest to taki, można powiedzieć... Nie wiem, jak to tak powiedzieć, żeby... Nie przesłodzić, ale bardzo w porządku, bardzo miły, bardzo uprzejmy chłopak, którego ja naprawdę bardzo, bardzo lubię osobiście, prywatnie. Wielki szacun dla niego, za jego pracę, chęci, wytrwałość i tak dalej, za pomysłowości, za wykonywanie niektórych rzeczy, w większości, a wszystkich nawet rzeczy. Plus to, że bardzo wiele rzeczy przerabia, udoskonala i takie rzeczy właśnie robi Piran, które są dobre jakościowo, ponieważ posiedzi, pomyśli, posłucha opinii na temat swoich wyrobów, innych użytkowników, ludzi, którzy kupują to i ludzie piszą, że to jest tak, to by się przydało to by się przydało tamto i on działa, nie to, że ja zrobiłem, sprzedaję i bierzcie to, co jest i walcie się na ryj, no bo tak większość sprzedawców robi, nie oszukujmy się, że mają produkt, wymyślili, czy tam zgapili i tworzą go i sprzedają, bo schodzi, co nie? A że tam komuś się nie podoba, no to nie, no, do kij tam w niego, inny przyjdzie, kupi, co nie? A Piran siedzi, zastanawia się, myśli. Bardzo często, pamiętam, nieraz pisał do mnie właśnie, gdy użytkowałem jego sprzęty, co bym dodał, co bym odjął, co mi się podoba, co mi się nie podoba. A później faktycznie zmieniał, wprowadzał zmiany. Było to, że na przykład pamiętam, że na Big Diego nie było tego pręcika na początku, tego śledzia, że Big Daddy był duży i trzeba było na krańcach stawiać kubek, gdy był mniejszy, bo by wpadł do środka. Później Piran zaczął dodawać do nich właśnie te śledzie, te szpilki. Później Piran przerobił, pamiętam, Big Daddy'ego, była to w sumie pierwsza kuchenka, Big Daddy'ego przerobił, żeby ruszt jego podnosić wyżej i zrobić to na paliwo stałe, pamiętam. Później dodał całkowicie nowy ruszt krzyżakowy, który można było założyć sobie, można sobie założyć na Big Daddy'ego na przykład i na tym smażyć. Także udoskonala cały czas swoje rzeczy i to jest dobre. I ja wiem, że takie rzeczy u takich ludzi będą się sprzedawać, że takie rzeczy przez ludzi będą kupowane, bo ktoś robi coś dla ludzi, a nie tylko dla zysku, zarobku. No wiadomo, że no robi to, musi za tym zarabiać. Za darmo to w mordę w tych czasach nie chcą dać. A co dopiero, żeby dawać jakieś rzeczy, więc normalne, że zarabia na tym, ale zarabia na tym w trosce, w dobrej wierze dla użytkowników. Ale już nie słodząc Piranowi, chciałbym się pochwalić przede wszystkim. Tu chciałbym się pochwalić, dobra, nie, to nawet powiem o kuchence. Później się pochwalę tym, co kupiłem od Pirana, bo kupiłem oczywiście, tak jak mówiłem, zamówiłem sobie 10 naszywek od Pirana, gdzie niepotrzebnie aż tyle wziąłem, no bo nie spodziewałem się, w sumie nawet nie dowiedziałem się, nie zapytałem się Pirana, czy te naszywki będą miały rzepy. Oczywiście te naszywki mają rzepy i w tym momencie nie pomyślałem, bo mogłem zamówić sobie z 3 lub 4 maksymalnie, gdzie bym sobie je przyczepiał, tak jak mam właśnie przyczepione tutaj jedną, drugą, mógłbym sobie przyczepiać, odczepiać na każdy ubiór tam, gdzie mi się podoba. Ale no debil pomyślał, no tak, przecież te wszystkie dziadostwa to mam poprzyklejane, bo nie miały rzepów. Te szmaty miękkie, no bo to jest jak szmata, eko skóra, eko gówno. Mówiłem od samego początku, że nie podobają mi się one jak przyszły, nie wiedziałem jak one będą wyglądać. Finalnie dostałem tylko zdjęcie, ale no nie, na tym zdjęciu był tylko wzór. Nie wyszło takie jakie wyszło. Były w miarę tanie, więc w miarę tanie były, więc je zamówiłem i po prostu je porozdawałem, tak jak pamiętacie, rozdałem je na konkursie, rozdałem je wśród grupowiczów na Discordzie byłem i tak dalej, i tak dalej. No, nie można nawet porównywać tej naszywki od Pirana do tej, bo to skórzana naszywka, narzepka można powiedzieć, a
papier toaletowy w formie loga. Chociaż nie powiem, bo są wytrzymałe. Piorę ciuchy z przyklejonymi tymi naszywkami i one się nie rozpadają, nie blekną, nie rozciągają, nie rwą, więc ta ekoskóra jest jakaś tam wytrzymała, powiedzmy, nie można powiedzieć, że nie. Nawet mam na ciuchach roboczych w firmie naklejone te i te ciuchy robocze już z 300 tysięcy razy były prane, piorę w wysokiej temperaturze, żeby gdzieś tam sprać różny jakiś tam syf z pracy i te naszywki naprawdę się nie rozpadły. I to jest dziwne. Podczas pracy one, ocieram się o nie i w ogóle i one się nie zniszczyły. Także to są wytrzymałe. Ale tu mamy kawał grubej skóry. Ale o naszywkach później, w dalszym ciągu. Teraz jeszcze o kuchence Crossfire, który właśnie nie kuchenca, stojaku na ognisko. Crossfire, który... zabuzowała kawcia. Kawcia zabuzowała, znaczy, że działa. Fajnie, świetnie. Powiem wam tak, pamiętacie ostatnio, gdy byłem z Dominiką, robiła Dominika gulasz na kuchence, ale chciała sobie na ognisku zrobić kiełbasę. I był problem i dylemat, no bo tak, żeby zrobić gulasz, ustawić garki, trzeba było odpalić obok kuchenkę, ale żeby się ogrzać przy ognisku i usmażyć sobie kiełbasę, trzeba było obok palić ognisko. W tym jest dylemat. W tym jest dylemat taki, że bardzo często też widzicie, że przychodzę na przykład do obozu, nowego obozu lub do Chachty Wikinga i kuchenkę na przykład Magnum, Big Daddy albo Scout stawiam w miejsce na ognisku, no bez sensu. Bo ani to wtedy ognisko, a kuchenka w ognisku, no to wygląda to troszkę tak, no powiedzmy, żałośnie. W tym momencie wybór jest prosty. Gdy nie chcemy bezpośredniego palić ognia, gdy nie mamy możliwości palenia ogniska, gdzie nie chcemy palić tego ogniska, gdy chcemy sobie tylko zagotować gdzieś tam wodę, kawę tego i nie chcemy niszczyć podłoża leśnego, wybieramy sobie jakiś tam martwy, ścięty pieniek lub jakiś kamień i stawiamy gdziekolwiek, nawet na drodze asfaltowej, gdziekolwiek, stawiamy sobie kuchenkę jakąś tam odpirana i w niej sobie wtedy gotujemy, smażymy, podgrzewamy, robimy co chcemy i wtedy to ma sens. Nie niszczy nam się te podłoże, nie robią się tam jakieś cholera wie rzeczy, nie musimy wtedy palić bezpośredniego, otwartego ogniska. I to jest mądre. Ale gdy chcemy na przykład robić sobie ognisko, chcemy mieć klimat ognia, gdzie chcemy się ogrzać przy tym ogniu, gdy chcemy sobie posiedzieć przy ognisku, ale nagle na przykład chcemy coś zjeść, chcemy coś usmażyć, to taki stojak, który wstawiamy w ogień, jest idealnym rozwiązaniem. Ja go teraz wiem, że będę używał, bo ognisko uwielbiam, gdy się pali, ale będę mógł na spokojnie, bo tak, wiecie jak to jest, stawiamy patelnię na tych patykach, olej nam się z niej wylewa, tam coś wylatuje, garneczek, czy jakiś czajniczek, jak to ktoś napisał, że mam czajnik taki jak bushcraftowy. Nie mam takiego bushcraftowy nawet nie ma takiego czajniczka. Bushcraftowy ma czajniczek od siebie ze sklepu, a ja mam czajniczek od przyjaciela Roberta z kanału Wilczy Szlak, którego serdecznie pozdrawiam. A na kanał oczywiście Roberta serdecznie zapraszam. Który wygrałem u niego w konkursie, w sumie można powiedzieć. Taki to był szukany konkurs, bo on mi dał ten czajnik. Ale chodzi o to, że ten czajnik jest firmy szwedzkiej, mniejszy, bushcraftowy ma większy, inny całkowicie. Także to nawet ktoś napisał, że taki sam, nie taki sam jest inny, ale to nieważne. Mniejszy o czajnik. Chodzi o to, że wszystko, gdy stawiamy na ognisku, te drewno się przepala. I tam to gdzieś to spada i w ogóle. I robi się lipa, co nie? No powiedzmy sobie szczerze, robienie czegoś, gotowanie na ogniu jest lipą. Mam w planach, znalazłem gdzieś na Instagramie zdjęcie jakieś w ogóle takiego fajnego rusztu. Wygląda bardziej na grill niż na jakieś tam ognisko, ale myślę, że może być świetnym rozwiązaniem. Niestety jest to wszystko zrobione z metalu, więc i będzie to troszeczkę ważyć, choć może nie dużo, bo będzie to małe, takiej wielkości. Chcę to wykonać w pracy, za tydzień to zrobię. Jeżeli mi się to uda zrobić i zobaczę, że jest to funkcjonalne, może zgapi to ode mnie piran i takie coś będzie robił. Bo to jest fajne, tylko on by to zrobił z jakiejś nierdzewki ładnej, ja to zrobię z pręta 8 z odpadów stalowych z pracy i tyle, co nie? Ale on by to mógł zrobić to estetycznie lepiej. No ja wyspawam coś takiego i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Może piran też się na takie coś rzuci. Fajnie by było takie coś mieć. Co do
do tego stojaka. To jest oczywiście, ja mam ten najmniejszy rozmiar, ale i tak on jest jeszcze tyle, wystaje poza ten garneczek po bokach, tyle z każdej strony, więc można tutaj większy garnek postawić, ja nie mówię, że nie, większy czajnik, większą patelnię, ale wybór u Pirana jest jeszcze na XL-kę, jest jeszcze XL-ka, więc ten stojak jest dużo większy. Myślę, że nawet taki on jest w tym momencie, byłby praktycznie wielkości mojego średnicy, mojego ogniska i można by było na nich, nie wiem, jesteście ekipą, grupą, jest więcej osób, rodziną i chcecie duży gar na przykład z jakimś tam kocioł, z jakimś dobrym żarciem zrobić, taki stojak też się nada, bo jest świetny i jest większy, także tamten jest większy, ja chciałem mały, bo nie robię dużych, nie mam dużo ludzi, nie mam przyjaciół, jest mi smutno, jestem samotny, bo lubię być samotny i tak mi pasuje i po prostu nie potrzebuję, aby gotować więcej, robić więcej, więc ten stojak tej wielkości jest dla mnie idealny. Kawka się gotuje, aż buzuje. O, tak jest. O. Poparzę mordę, ja to wiem. Ja to wiem, że zaraz będzie ryj, będzie... Ua. Jak z tego pić? O, kawusia, cacy. Tylko gorąco. Świetna. Świetna. No i widzicie, w taki sposób bezpiecznie, nic się nie wywróciło, nic się nie zadziało. Ile razy tak miałem, po prostu czasem tego nie pokazuję. Na filmach wycinam to, stawiam czajniczek na ognisko i nagle gdzieś odchodzę i słyszę psst, wywrócił się, bo się gałąź przepaliła, rozlało się, prawie zagasiło ognisko, rozpalaj prawie od nowa, zalewaj znowu wodę, kawę, dlatego zawsze więcej noszę kawy i cukru ze sobą i wody, bo nieraz tak się mi się właśnie zdarzyło. Tutaj nie ma możliwości takiej, żeby tak się stało. Stabilnie to stoi. W każdej chwili sobie wrzucam. Stoi i grzeje się dalej. Świetne rozwiązanie, świetna sprawa. Polecam oczywiście jak najbardziej. Ja osobiście polecam. Kawa później. Przyjdzie czas na wszystkie dobre dobroci. A w tym momencie chcę Wam pokazać te naszywki z bliska. Jak one wyglądają, jak one wyszły. W sumie trójny... Nie, no jeszcze niech stoi. Bo naprawdę muszę powiedzieć, że są rewelacyjne. Oczywiście mam 10 sztuk, mam całą torbę ich. Tak wyglądają. Gruba, prawdziwa skóra, nie jakieś dziadostwo. Pięknie wypalane chyba na laserze, z tego co mi się wydaje. Z tyłu z rzepem. Jeszcze dodatkowo najfajniejszą sprawą, jaką zrobił Piran, jest ta obwodówka obszyta nicią. Dodaje to takiego charakteru tej skórze. Taki, kurde, normalnie dziki zachód, jak siodła na westernach. Pięknie to, fajnie to obszyte. Dodatkowo wzmacnia to tą rzepkę, że się ona nie odkleje i na pewno jest to powód też tej nici, że nieraz mamy narzepki, które odczepiamy i ten rzep się odrywa, bo tutaj nie mam możliwości, bo trzyma go sznurek. Mam 10 sztuk, ale dostałem jeszcze, ponieważ naszywki przyszły od sklepu Tigerwood, więc dostałem jeszcze naszywkę od Tigerwooda, bo sprzęty od Pirana możecie kupić na przykład na Allegro, ale sprzęty od Pirana możecie kupić... Kurde, jeszcze jeden taki był sklep na Ostrzu chyba, ale nie wiem, czy on tam jeszcze jest. Wiem, że sprzęty od Pirana, a w sumie cały zestaw sprzętów od Pirana i wszystkie sprzęty od Pirana możecie kupić w sklepie piran.pl. I tam w tym sklepie możecie sobie kupić, oczywiście link macie w opisie pod filmem, do sklepu Pirana i tam możecie kupić sobie wszystko, ale także
możecie wejść do sklepu Tiger Wooda, gdzie jeszcze oprócz rzeczy z sprzętu Pirana są jeszcze inne ciekawe rzeczy. Ja na przykład od Pirana, od Tiger Wooda mam hamak ważkę V1, którą dostałem parę lat temu, która jako hamak, wiecie, że nie hamakuje przeważnie, ale jak już śpię, to bardzo mi się wygodnie w nim śpi i bardzo dobrze. Bardzo to jest fajny hamak. Poza tym no, nie wypowiadam się na temat hamaków zbytnio, bo znawcą nie jestem. Ale mam fajną koszulkę, fajną bluzę. To, że mam jeszcze świetny pasek. Pasek jest tak wytrzymały, że noszę go trzeci rok do pracy. No, prawie. Trzeci rok noszę go do pracy. I ten pasek jest wytrzymały. Przydarły się niejedne spodnie, urwały się szlufki. Na tym pasku zawieszam uchwyt do cęgły lub uchwyt do młotka. Nosząc to, uchwyty się poprzecierały, pourywały, a pasek naprawdę jest dobry. I tu muszę polecić ten pasek. Jeżeli nie wiem, czy on jeszcze tam jest w ofercie u Tiger Wooda, ale ten pasek jest naprawdę mega. Jeżeli go znajdę, on jest, to wrzucę link do tego paska. Poza tym sklep do Tiger Wooda tak samo. Jeszcze od Tiger Wooda w sumie nie miałem żadnej naszywki. Trafi ona na mój plecak, na plecak wyprawowy. Bardzo chętnie i bardzo dziękuję w sumie Tiger Woodowi za to, że taką naszyweczkę dostałem od niego. Bardzo miło, naprawdę. Bardzo miło, bo kupiłem 10 naszywek. Samoloty tu latają. Kupiłem 10 naszywek. Oczywiście dostałem w prezencie gratis, a oczywiście od Pirana Piran dorzucił stojak na ognisko i nie wiem, dlaczego ona się nazywa jednorazowa. W ogóle nie wiem, dlaczego te kuchenki nazywają się jednorazowe. Jak one dla mnie nie są jednorazowe. Jest to kuchenka jednorazowa, odpirana oczywiście w bonusie z naklejeczką. Kuchenka jednorazowa o nazwie Sparky. Piran Sparky. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Jak pamiętacie, ostatnio testowałem nawet dwie takie kuchenki jednorazowe. Jedną testowałem w Bieszczadach nad Soliną. Drugą ostatnio rozpalałem, gdy byłem z dziewczynami w lesie. To chyba na majówkę. I tamte wszystkie są chyba jeszcze, kurde, no wychodź, są chyba jeszcze większe od tej. Ta jest chyba jeszcze mniejszą kuchenką niż się spodziewałem. Oczywiście ją się zagina tak jak tamte. Ta jeszcze dodatkowo fajnie po złożeniu ma nóżki, gdzie sobie można to postawić śmiało. A, można jeszcze sobie, żeby wiatr mocno nam nie zawiał, nie rozwiewał tego paliwa. Można zagiąć tutaj boczki, o. I mamy w pełni kucheneczkę. Stawiamy paliwo stałe oczywiście, kostkę paliwową, żelową, jakie tam macie. Na to kubeczek, czajniczek. I możemy sobie na tym grzać, odgrzewać lub gotować. Czemu to jest to jednorazowe? Nie wiem. Ja delikatnie rozłożę to i ona z powrotem, moim zdaniem, dalej jest do użytku. Tak samo tamte, które kupiłem, to są takie kuchenki awaryjne. Dzisiaj nie będę Wam tego pokazywał, jak to działa. Mam nadzieję, że niedługo będzie jakaś możliwość, żeby Wam to zademonstrować. Ale kuchenka jednorazowa, Piran Sparky, nawet nie wiedziałem, że Piran takie coś wypuścił. O! No nic, bo dzisiaj się nagadałem, chociaż wczoraj pisaliście, że ale żeś się Wiking nagadał, 5-minutowy film żeś zrobił. No to żeś się nie nagadał. Dzisiaj się nagadałem wystarczająco. Oczywiście musiałem, bo lubię być tak zaskakiwany, gdy zamawiam sobie naszywki, a w prezencie dostaję takie rzeczy, jak zwykle Piran. Mega gość, który oglądając gdzieś mój film na tej ambonie, mówiłem, że będę chciał to kupić. Po prostu najnormalniej w świecie mi to podarował. Za co serdecznie dziękuję. Jeszcze wiele kostek paliwowych, które się przydadzą właśnie do tego i do tej kuchenki Sparky, ale także do Piran Small, bo tą małą kucheneczkę także też bardzo często używam. No w sumie można i w skaucie lub w jakiejś innej kuchence grzać po prostu na wyższym tym lewerze.
nie gadam, ognisko niech się dopala. Ja w tym czasie jeszcze naciągnę plandekę, podocinam wszystko do końca, posprzątam po sobie nowe ognisko, troszkę zrobiłem większe, wyższe. Odsunąłem dalej od tutaj, jest takie drzewko, w sumie ono jest takie już martwe od jakiegoś czasu prawie, ale coś tam może będzie żyło, dlatego odsunąłem to ognisko bardziej od tego drzewka, obłożyłem większymi kamieniami i sobie palę. Dzisiaj jest ziemia mokra, ponieważ padało wczoraj i ta ziemia, myślałem, że po takim małym deszczu będzie sucha, ona troszkę nasiąkła, faktycznie jest wilgotna. Ale prosiłbym Was o rozwagę. Jest straszna susza w Polsce i dobrze wiem, że musicie po prostu uważać, jak palicie ogień, gdy zaczynacie palić ogień. Najlepiej tego nie robić, ale gdy już sytuacja zmusza do tego, że ten ogień chcecie rozpalić, róbcie to z głową. Róbcie to z głową, miejcie zawsze przy sobie dużo wody, ogień zabezpieczajcie, czekajcie aż do samego końca, aż się wypali, aż to stygnie. Gdy dotkniecie ziemi, dotkniecie tego żaru, tego popiołu i zobaczycie, że on jest zimny, nie parzy, dopiero możecie odchodzić. Dodatkowo zawsze możecie na niego nawet nasikać, aby pozbyć się tej temperatury, tego żaru, który może spowodować jakiś pożar. Idę sobie dalej popracować, porobię parę zdjęć, fajnie tu pozarastało, ostatnio byłem, to jeszcze dopiero coś tu kwitło, dopiero zaczynało się robić zielono, a teraz są chaszcze już po szyję, więc jest pięknie. Jam jest wiking. Idę działać, a z Wami się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym weekendzie, gdzieś tam w jakiś dzień. Na razie, cześć. No, kawy się muszę napić, zrobił garnek kawy. Rewelka, ale ten uchwyt to jest puch.
Mm-hmm.